Na fotelu pasażera. Oj, myślę, że nie jedno przeżył. Patrząc jak dorasta Felipe, bo przecież już w 89 roku Felipe zaczął swoją przygodę z kartingiem i nieraz przywoził ojca, także ojciec na pewno musiał udzielać się wymędy. Pokrętło na kierownicy na pewno ustawione na pozycję race i Felipe Massa wyjeżdża już na ulicę Warszawy, na Marszałkowską. No i chyba tak szybko Ferrari nie jeździło jeszcze. Zobaczymy, czy będzie jechał szybko, czy też wolno. Jak na razie bardzo spokojnie Felipe Massa. Wszystko przede wszystkim dla kibiców. Samochód, który jedzie Felipe Massa, jest to kawałek ciekawej konstrukcji. Przede wszystkim silnik V8, który nie jest tak często spotykany w samochodach Ferrari. V8 4300 pojemności. Jak zapięli pasę, to chyba depną zaraz. Oj, myślę, że z pewnością będzie taki moment, kiedy zobaczymy popis Felipe Massy za kierownicą. Rozumiem, że właściciel tego samochodu nie obawia się, że tutaj jest bezpieczny na tym pojazdach. Nie ulega wątpliwości, Felipe Massy jest bardzo doświadczonym kierowcą. Przede wszystkim kierowcą, który doskonale zna każdy model Ferrari, bo oprócz tego, że ścigę się na to, że również Massa testowanie. Ale widzieliśmy, gdy wyjeżdżał z nawrotu, że już dodał mocniej gazu, zamiotło tyłem samochodu, a jest tam dosyć sporo kucyków pod maską. 460 koni przy 7750. Fantastyczne silniki, a przede wszystkim ten niesamowity dźwięk silnika, który jest muzyką dla uszu. Wyjątkowy dźwięk silnika, nie potrzeba absolutnie radia, nagłośnienia w samochodzie, wystarczy posłuchać tych niewiarygodnych, niewiarygodnie szybkich samochodów. V8, V12, Ferrari. Już teraz z Państwem parada. Krystian, powiedzcie mi, ile tych samochodów w ogóle jest w Polsce zarejestrowanych dla prywatnych użytkowników marki Ferrari właśnie. Obawiam się, że jest to sroga i bardzo dobrze skrzętnie pilnowana tajemnica przez Ferrari, ale przede wszystkim warto nadmienić, że każdy z tych samochodów Ferrari, każdy z tych modeli Ferrari był testowany przez profesjonalnych kierowców Ferrari, m.in. Fernando Alonso, Felipe Massa również uczestniczą w testach każdego modelu Ferrari. Śledzić poczynania Felipe Massy i to, jak testują najnowszy przecież samochód Ferrari, La Ferrari, testowany na torze Maranello. Wyjątkowy samochód. Niesamowite auto, przede wszystkim auto, które wzbudziło nie lada emocje na targach.